jak Rumcajs został nauczycielem tańca. Pewnego razu Hanka gotowała zupę dla Rumcajsa. Rumcajs włożył do kociołka palec, oblizał go i rzekł: trzeba posolić. Będziesz musiał napaść na kupca i zabrać mu sól, odparła Hanka. Rumcajs włożył pistolet za pas i zaczaił się przy drodze, którą kupcy nosili sól do Iczyna. Ale ciągle nic. Droga pusta, jak Hanki puszka na sól. Aż tu nagle na drodze pojawił się młodzieniec. Widok młodzieńca tak zdumiał Rumcajsa, że odsłonił swoją zbójecką twarz. I wtem... A Hanka biegnie tak, że jej pantofle mało nie spadną i woła: Rumcajsie, masz już sól? Tak, przysoliłem sobie, mówi Rumcajs. Chcieli otrzeźwić młodzieńca, ale na nic się to zdało. Nagle wypadł mu z kieszeni list. Rumcajsie, mówi Hanka, to nauczyciel. Uczy tańca, muzyki i dobrych manier. Przyjechał do Elżbietki, córki starosty w Iczynie. Ale jeśli się spóźni, nie przyjmą go. Tak tu jest napisane. Nie wygląda, jakby miał zatańczyć, rzecze Rumcajs. Ale żeby odkupić swoją winę, zatańczę za niego. Z twoją zbójecką facjatą? Zdziwiła się Hanka. To nie będzie trudne, odparł Rumcajs i wykonał przed Hanką taki pokłon, że aż się potknął o pieniek. Niebawem Rumcajs stanął na podeście przed drzwiami starosty. Na lewo palma, na prawo palma, a po środku czerwony dywan. Ty jesteś Elżbietka? Tak, ale mamy nie ma w domu. To dobrze, odparł zadowolony Rumcajs. Ja jestem ten od pianina, tańca i dobrego wychowania. Elżbietka zaprowadziła go do salonu. Było tam pełno bibelotów i ogromny fortepian. Fortepian, powiedział Rumcajs. Zacznijmy od tańca. Zagraj mi menueta, powiedział Elżbietce i dał znak palcem. A Elżbietka zaczęła grać, że aż miło. Ależ, moje dziecko, grasz zbyt delikatnie. Pozwól, że ja ci zagram do tańca. Lecz Elżbietka zamiast tańczyć zaczęła płakać. Co zepsułem, to naprawię, powiedział Rumcajs. Stanął w oknie i wychyla się, aż strach patrzeć. A teraz
Spróbujemy jeszcze raz. Delikatnie. Rzecze Rumsejs. Elżbietka uniosła w paluszkach różową sukienkę, a Rumsejs zasiadł do ptasiego fortepianu. Raz, dwa, trzy. Rumsejs był bardzo dumny, że udało mu się zastąpić młodzieńca. Ale wtedy otwarły się drzwi i stanęła w nich starościna, która właśnie wróciła do domu. Rumsejs podszedł do niej i ukłonił się tak, że wystrzelił pistolet, który miał za pasem. Postrzelono mnie! Postrzelono! Wykrzyknęła starościna. A Rumsejs uciekł przez najbliższe drzwi. Na rynku ujrzał młodzieńca, który zdążył nabrać kolorów i zmierzał właśnie na lekcję. Ma pan 5 funtów soli za to, że mnie pan tak dobrze zastąpił, panie rozbójniku, powiedział młodzieniec. Przez ten czas Hanka przed jaskinią niecierpliwie mieszała zupę w oczekiwaniu na Rumsejsa i sól. Masz sól? Spytała Hanka. Tak! Odparł Rumsejs i potknął się o korzeń. A cała sól wylądowała w zupie. Dobranoc!